Duchu Święty, oświecaj mnie, kieruj mną, wzmacniaj mnie. Powiedz mi, co mam czynić i rozkaż mi to wykonać. Obiecuję Ci uległość we wszystkim, co z woli Twojej mnie spotka, tylko okaż mi Twoją wolę. Amen. Umiłowani w Chrystusie Panu, bracia i siostry, od kilku miesięcy w naszym Kościele na spotkaniach comiesięcznych w czasie modlitwy o uzdrowienie duszy i ciała rozważamy na temat katalogu grzechów, które nazywamy grzechami przeciwko Duchowi Świętemu. Poznaliśmy już głęboko niektóre z tych grzechów. Przypomnijmy jeszcze raz je wszystkie. Grzeszyć zuchwale w nadziei miłosierdzia Bożego, wątpić o łasce Bożej, sprzeciwiać się jakiejś prawdzie chrześcijańskiej, bliźniemu łaski Bożej zazdrościć, mieć zatwardziałość serca wobec natchnień Ducha Świętego i odkładać pokutę aż do śmierci. Dziś zajmiemy się tym, bliźniemu łaski Bożej zazdrościć. Na początku warto zastanowić się, dlaczego ten grzech sprzeciwia się w sposób szczególny Duchowi Świętemu, Jego łasce. Później w czasie tej konferencji przez chwilę spojrzymy, jak grzech zazdrości jest przedstawiony, wytłumaczony w katechizmie Kościoła katolickiego. Następnie przejdziemy do biblijnych przykładów zazdrości i wreszcie spojrzymy na zazdrość w naszym życiu, na jej działanie, na jej konsekwencje. Kiedy zaczynamy mówić o takim grzechu, jakim jest zazdrość, to warto na początku wrócić do tej wielkiej prawdy, że Bóg pragnie dobra dla każdego człowieka. Ale nie chodzi tu, bracia i siostry, o dobro, które możemy sobie sami wyobrazić, zaplanować. Wolą Bożą, ukierunkowaną na każdego z nas, jest największe dobro, jakie człowiek może otrzymać, czyli zbawienie, wyrwanie z duchowych i cielesnych więzów i konsekwencji grzechów, powrót do życia w pełni jedności z Bogiem Trójjedynym na wieki wieków. Pan Bóg, aby doprowadzić człowieka do tego stanu zbawienia, posługuje się różnymi sposobami, nigdy jednak żaden z tych sposobów nie godzi w naszą wolność. Na drodze naszego życia Pan Bóg obdarza nas różnymi darami, które mają za zadanie przybliżać nas do Niego albo pomagać nam w bardzo konkretny sposób na drodze do zbawienia. Największym darem, który płynie z miłości Boga do człowieka, jest Pascha Jezusa Chrystusa, czyli Jego dzieło odkupienia świata, odkupienia człowieka. I każdy z tych darów jest zawsze darmo dany. I te dary nazywamy łaską. Łaską jest już sam fakt naszego istnienia. Zostaliśmy powołani do życia. Łaską wreszcie jest fakt powołania nas do życia w komunii, we wspólnocie z Bogiem. Łaską, drodzy bracia i siostry, są sakramenty, które dla wierzących stają się ważnymi przystankami, takimi punktami wytchnienia w drodze do raju.
łaską. Dla kogoś może być na przykład dom, szczęśliwa rodzina. Dla kogoś innego łaską staje się choroba przeżywana razem z Bogiem. Łaską może być trudna życiowa sytuacja, która mobilizuje nas do pracy nad sobą i dzięki tej pracy nabywamy doświadczenia życiowego, przede wszystkim ucząc się prawdy o sobie samych. Patrząc na ten ogrom Bożych darów, nie trudno, moi kochani, zauważyć, że od samego początku pojawił się przy nich grzech, który określamy zazdrością. Żeby tę prawdę zobrazować, to popatrzmy przez chwilę, zatrzymajmy się nad tym, czym jest zazdrość, co o zazdrości mówi katechizm Kościoła katolickiego, co o zazdrości mówi Kościół Święty w swoim nauczaniu. I tak w katechizmie czytamy, że zazdrość jest wadą główną i oznacza, posłuchajcie teraz uważnie, smutek doznawany z powodu dobra drugiego człowieka oraz nieumiarkowane pragnienie przywłaszczenia go sobie, nawet w niewłaściwy sposób. Zazdrość, pisze dalej katechizm, jest grzechem śmiertelnym, gdy życzy bliźniemu poważnego zła. Święty Jan Chryzostom już w swoich czasach wołał tak: walczymy ze sobą nawzajem i to właśnie zazdrość podburza jednych przeciw drugim. Święty Augustyn powie, że zazdrość to grzech diabelski, bo z niej rodzą się nienawiść, obmowa, oszczerstwo, radość z nieszczęścia bliźniego i przykrość z jego powodzenia. Można w tych definicjach, moi kochani, zobaczyć, że z jednej strony zazdrość jest grzechem bardzo konkretnym, ale z drugiej, przyznajmy to, bardzo łatwo nie zauważyć go we własnym życiu. Zastanówcie się teraz wszyscy, ja też, kiedy spowiadaliście się z zazdrości tak bardzo konkretnie? W Biblii mamy wiele przykładów zazdrości oraz jej konsekwencje. Już na samym początku Pisma Świętego poznajemy tę wielką prawdę, że szatan sprzeciwił się Bogu właśnie z zazdrości przesiąkniętej pychą. Kain zamordował swego brata z zazdrości o przychylność Boga. Z zazdrości bracia Józefa gotowi byli go zabić i sprzedali go do niewoli egipskiej. Król Saul nienawidził Dawida i zazdrościł mu jego autorytetu oraz łaski Bożej do tego stopnia, że chciał go zamordować. Dawid z kolei zabił Uriasza Hetytę, bo zazdrosny był o jego żonę, która mu się spodobała. Herod nastawał na życie Jezusa z zazdrości o królewską godność. Apostołowie posprzeczali się między sobą z zazdrości o to, kto jest ważniejszy w ich grupie, w ich wspólnocie. I wreszcie z zazdrości o wpływ na tłumy ludzi dobrej woli, arcykapłani i faryzeusze postanowili zabić Jezusa Chrystusa. To tylko niektóre z biblijnych historii, gdzie pojawia się zazdrość. Biblia zatem, drodzy bracia i siostry, wskazuje nam bardzo konkretnie, że zazdrość jest poważnym grzechem, który bez odpowiedniej reakcji może stać się bardzo niebezpieczny w życiu człowieka. Posłuchajcie historii pewnej rodziny. Ta rodzina od jakiegoś czasu doświadczała potężnych trudności w życiu zawodowym,
w życiu rodzinnym, wewnątrz tej swojej wspólnoty. Było tam bardzo dużo nerwów, sąsiedzi się od nich odcinali, nie odzywali się do nich, krzywo patrzyli. To małżeństwo zaczęło się modlić i szukać pomocy. Po jakimś czasie uświadomili sobie, że problemy w ich życiu zaczęły się szczególnie wtedy, gdy po kilku latach ciężkiej pracy, można to tak ująć, stanęli na nogi, czyli osiągnęli jakąś stabilizację życiową, finansową, dokończyli budowy domu i co ważne, zauważyli, że to wszystko zaczęło się po tym, jak zawierzyli swoje życie jeszcze bardziej Panu Bogu i Jego Matce. Można by powiedzieć, że jest to w pewnej części opis takiej zwykłej, dobrze prowadzącej się rodziny. Ale oto okazało się, że właśnie ze strony sąsiadów, a dokładnie pewnej sąsiadki, którą oni mieli za przyjaciółkę, płynęły pod ich adresem różnego rodzaju oskarżenia, ciągłe pretensje, obmowy, złorzeczenia. I gdy zaczęli się przyglądać bliżej tym relacjom, zrozumieli, że tam jest ogrom zazdrości i związanej z nią nienawiści kierowanej w ich stronę. Później po tym odkryciu przyszli do księdza i poprosili o modlitwę wstawienniczą, odcinającą ich od tych więzów płynących z zazdrości kierowanej pod ich adresem. Dwa dni po tej modlitwie, wyobraźcie sobie, wszystkie niewłaściwe relacje z sąsiadami zakończyły się. I to nie z inicjatywy tych ludzi, tej rodziny, ale właśnie z inicjatywy tych sąsiadów. A oni nie wiedzieli w ogóle o modlitwie tej rodziny. Myślę, drodzy bracia i siostry, że wszyscy, jak tu jesteśmy, doświadczyliśmy na sobie w mniejszym lub większym stopniu czyjejś zazdrości. Ktoś komuś zazdrości żony albo męża, z tego często rodzą się zdrady, rozbicia rodzin, kłótnie. Ktoś może zazdrościć stanu zdrowia do tego stopnia, że będzie złorzeczył innym, będzie kierował wyrzuty w stronę Pana Boga. Za co? Dlaczego ja, a nie inni? Rodzice mogą zazdrościć innym rodzicom, że ich dzieci są zdolniejsze od ich pociech. Ksiądz może kierować zazdrość w stronę drugiego kapłana, na przykład, że ten ma lepszą parafię, lepszych ludzi, że pobożniejszy. Jakże często prowadzi to do oszukańczych stanów frustracji, do życia w potężnym zakłamaniu z dala od prawdziwej pobożności. Jakże wiele, drodzy bracia i siostry, potrzeba modlitwy za takich kapłanów. Dzieci zazdroszczą różnych rzeczy swoim rówieśnikom. Jakże często zazdrościmy komuś majątku. Człowiek wchodzi wtedy w diabelską iluzję, że jego życie byłoby lepsze, że żyłby bliżej Boga, bliżej innych ludzi, gdyby miał taki majątek, jak na przykład jego sąsiad, szef. Można wprost zazdrościć komuś relacji z Bogiem. Często zrzuca się wtedy winę na Pana Boga, że to On jest przyczyną niepowodzeń w życiu, braku skupienia na modlitwie, braku pokoju serca. Moglibyśmy, drodzy, myślę, podać jeszcze wiele, wiele przykładów ludzkiej zazdrości. Ale nawet nie o to tu chodzi, żeby przypominać te grzechy. My módlmy się, drodzy bracia i siostry, dziś,
Módlmy się szczególnie o to, aby nasz Pan, który nas tu dzisiaj zgromadził, wyrwał nas z więzów zazdrości i aby dziś na tym nabożeństwie, jeśli tylko taka Jego wola, uzdrowił w nas wszelkie zranienia, te duchowe i fizyczne, których przyczyną jest zazdrość. I niech to uczyni w sposób sobie wiadomy, a my wierzmy, że On tego pragnie. Maryjo, Matko pięknej miłości, ucz nas życia bez zazdrości. Amen.